Czyli... Zawodnik, który podobnie jak ja, jest legendą sportów walki w tym kraju. Próbujecie, wiesz, prowokować, obrażać, nie wiem za kogo się ma. Akrobatycznie to naprawdę wygląda zajebiście. Witam was serdecznie, moi drodzy, z Chorzowa. Jesteśmy na Prime Time Wrestling, czyli pierwszej w Polsce gali pro wrestlingu. Zobaczycie dzisiaj 9 pojedynków, w tym jeden bardzo ważny Royal Battle, dlatego że 11 zawodników wejdzie do ringu. Wygrany tego pojedynku wystąpi w main evencie w drugiej edycji, a ze mną jest Pingwin, który tutaj jest maskotką tego eventu. Jesteś w stanie zaprosić ludzi na pojedynek? Tak, zapraszam na pojedynek. Chodźcie, zobaczymy, co przygotowali dla was właściciele. Z nami najbardziej rozpoznawalny kierowca taksówki, Taxi Złotówa. Wielka jedna niewiadoma, bo na fight cardzie przy twoim nazwisku widnieje znak zapytania, to znaczy przy nazwisku twojego przeciwnika. Więc zdradź nam trochę, kto to będzie. No dobrze, no to jest właśnie jedyna niespodzianka, która czeka widzów dzisiejszej gali. Ja już dostałem pierwsze przecieki, że będzie to zawodnik, który, wiesz, tanio skóry nie sprzeda. Tak. Zawodnik, który nawet jak był drugi w kulach, to i tak by tam nic nie dało. To by nie? Nic nie dało, nie dałoby tak. To nic. Czyli... Zawodnik, który podobnie jak ja, jest legendą sportów walki w tym kraju. Więc myślę, że słuchajcie, myślę, że takie preludium mówi wszystko. Musimy się złapać w takim razie po walce. Oczywiście przyjdę tutaj świętować swoje zwycięstwo. Właśnie zauważyłem Dagmarę Szewczyk. Spytamy się, co u niej słychać. Ja przyjmę chętnie, ale co tutaj? Ani wierzchnie, nakrycie, nic. Daga, jak się masz? Dobrze, dziękuję bardzo. Kiedy wracasz do klatki? W przyszłym roku. Myślę, że tak, no, że w przyszłym roku się pojawię. Tak planuję przynajmniej. Fame MMA 13? Ja tam szczęśliwa zawsze miałam 13, ale chyba nie na Fame. High League? Nie, jeżeli nawet, to bym nie mogła powiedzieć. Okej. Okay. To wróćmy do eventu, na którym jesteśmy. Czego się spodziewasz po wrestlingu i po gali, no, pierwszej takiej w Polsce? Bardzo chciałabym zobaczyć duże show. Przede wszystkim chciałabym zobaczyć show. Na tym polega wrestling, więc jakby WWE jestem fanką. Oglądałam nawet film na Netflixie, nie wiem czy oglądałeś, jest taki Podróż do marzeń czy coś takiego. O dziewczynie, która zawsze marzyła o tym, żeby być właśnie, więc ja obejrzałam też wcześniej, żeby się wkręcić w temat. No ciekawa jestem, nie wiem co zobaczymy, ale myślę, że będzie fajne show. Mam nadzieję, że te osoby będą tak wyraziste, jak chociażby kolor twojej kreacji dzisiaj. No właśnie stwierdziłam, że skoro wrestling i wszystko musi być takie show, to ja też się zrobię na kolorowo i jestem żaróweczką dzisiejszą, słoneczkiem takim. To jest wrestling i podobno czasami są takie sytuacje, że krzesłami się rzuca. Jak wy sobie z tym poradzicie, jak ktoś dostanie krzesłem w głowę? Będziemy razem z nimi rzucać. Będziecie razem z nimi rzucać krzesłami? No to się nazywa Polska Służba Zdrowia, a tak na poważnie, gala wrestlingowa, ale czy ciosy udawane, czy nie, rany mogą być poważne? Jeżeli będzie poważny uraz, trzeba będzie zawieźć pacjenta do szpitala. Czy pani będzie zawozić bezpośrednio do szpitala? Mamy karetkę, więc jeżeli zajdzie taka potrzeba, to przewieziemy na izbę przyjęć urazową. Oni musieli naprawdę przygotować się do tych pojedynków, do tego widowiska. Mimo, że to spektakl, no to trzeba było to chyba zadanie domowe odrobić, czyli na sali potrenować. No spektaklem bym tego do końca nie nazwał, bo jeżeli weźmiemy tutaj aktorów, to oni nie będą w stanie wykonać tej walki, która się będzie odbywać w tym ringu. Także, ale tak zgodzę się z tobą w 100%, że no na pewno bardzo wiele potów, bardzo wiele wysiłku musieli w to zawodnicy włożyć. A myślisz, że to jest ten moment, gdzie polski odbiorca będzie gotowy na taki event? Tak, myślę, że nastał ten moment. Co więcej, starsi odbiorcy, którzy gdzieś tam pamiętają wrestling dzieciństwa, ja na przykład takim jestem, gdzie tam śledziłem Hulka Hogana, wtedy nie było takiej możliwości jakby internetowych, żeby dowiedzieć się więcej o tych zawodnikach i jak telewizja po prostu przestała nadawać wrestling, no to tak jakby w Polsce to umarło i myślę, że teraz to się przyjmie.
Znaczy ja słyszałem ogólnie, znam kogoś, kto wie, jak to wygląda i słuchaj, to jest tak, że niby mają tam jakąś choreografię, jest jakiś scenariusz, ale nie do końca to jest, oni nie ustawiają się, kto wygra. Jednak jeżeli ktoś nie rozłoży tego na łopatki, to on nie wygrywa. To nie jest tak, że to jest wcześniej ustawione po prostu, że oni się tam naprawdę robią jakieś tam dziwne rzeczy i powodują, te dziwne rzeczy powodują, że wygrywa jeden albo drugi. Więc to nie jest, przynajmniej tak, nie wiem, czy tak jest, czy nie, ale tak słyszałem tylko. Ja natomiast słyszałem, że, bo pamiętajcie, my jednak gdzieś tutaj staramy się znaleźć odrobinę chociaż sportu, no trzeba na sali gimnastycznej się do tego przygotować, prawda? Jest to robota do zrobienia. No tak, tam są takie przeróżne, przecież jak ja pamiętam z dzieciństwa, to wiesz, wkładałeś mu głowę między nogi, pizda w dół, jakieś rzuty z tych, nie, z lin. No to trzeba być trochę wyćwiczonym, na pewno, wiesz, jakiś zwykły... A mówisz, pamiętam z dzieciństwa dlatego, że oglądałem, czy pamiętam z dzieciństwa? Tak, ja oglądałem, nie byłem wrestlerem nigdy, ale oglądałem, no wiesz, Hulk Hogan to chyba ty też, jesteś mój rocznik, to tak samo, nie? To... No jestem trochę starszy chyba. Nie, chyba nie. No chyba Arek z 4 lata. Który ty jesteś rocznik? 8-9. No to 3. No. Ty dobrze wyglądasz, że się trzymasz, nie to co ja, bo mi zawsze dałem, że mam 40. Słuchaj, po takich przejściach zdrowotnych ostatnich, ale ja w ogóle... życie to jest w ogóle przejście jedno wielkie, wiesz. Alek, słyszałem, że być może niedługo się znowu zobaczymy. Nie mogę nic na ten temat mówić, nie wiem gdzie, od kogo słyszałeś, to są jakieś bredny. Moi drodzy, jak wiecie, jestem na etapie poszukiwania prowadzącej do naszego kanału Sixpack TV i to jest Luiza. Luizę na pewno znacie z kanału Palhajs TV. Luiza jest zajęta, w ogóle chciałem powiedzieć, żoną Wówunia. Natomiast ja myślę, że dobrze by ci było w Sixpacku. Tak, też tak myślę. Uważam, że sprawdziłabym się w roli prezenterki, jak i operatora kamery. Na zastępstwo za naszego cudownego, kochanego Gulego. A pamiętasz, jak proponowałem ci, żebyś zamiast Guliego, naszego kochanego, żebyśmy zrobili tak zwany sweep. Czyli tak, on pamiętam, tam tytuł. Pamiętam. No, wiem. A teraz jest lepsza propozycja. Chciałbym, tak, żebyś stała przed kamerą. Ale też za ciebie tym razem, tak? Tak, lub ze mną również. A ty chcesz przyjść do Palhajs TV? Nie. Ale pozdrawiam was, chłopaki, serdecznie. Nie, no po prostu byśmy zrobili robotę pół na pół. Co ty na to? Dobra. Ale nie wiem, czy mnie na Dobra, ciebie stać. To ja będę leżeć, a ty będziesz robił resztę. I to mamy. Dziękuję bardzo. Wówunio, no. Pa. Nie musisz się tłumaczyć. Chodź, poleżymy. Chodź, poleżymy. A czy nie ma takiej obawy, że ludzie źle odbiorą ten spektakl ruchowy? Jednak są przyzwyczajeni do gal MMA, do gal pięściarskich. No a to wszystko jest wyreżyserowane. Po pierwsze, to z tego co wiem, to nie jest do końca wyreżyserowane. Po drugie, z tego co możemy obserwować na przykład na Fejmie. Tam ludzie nie oglądają tego dla sportu, oglądają dla dymów, dla emocji, dlatego żeby poczuć emocje. I wydaje mi się, że polski widz, polski odbiorca jest już na to gotowy. A czy wy jesteście na to gotowi? O! Słuchajcie, jesteśmy po pierwszym pojedynku. Polska wygrywa z Niemcami, to znaczy Taras rozprawił się z Aleksem. Powiedz, jakie wrażenia po tym pierwszym pojedynku? Fajnie, mega, mega dużo huku było, dużo obaleń, podoba mi się. Ej, ale zauważyłeś, jak reaguje spontanicznie publika? Wow! Zajebiście, naprawdę, publika robi tutaj 80% roboty. Powiem ci, że widać, że to są zajarani ludzie tym sportem, widać to. Przede wszystkim widać, że brakowało tego w Polsce. Jak patrzysz na takie show, człowiek, który jest związany bardzo długo z MMA, to co myślisz? Ale ja nie daję wywiadów. Ale to nie jest wywiad, to jest pytanie. Serio, szczerze. Zobacz, publiczność, kurde. Zobacz na publiczność, jak oni reagują, szczerze. Bajs. Myślę, no jest, że jest. Na hali 5000 na galach MMA jest mniej więcej taki doping, ja nie wiem ile to jest osób, myślę, że z 500-600 osób. Ale o czym to świadczy? Ale... O tym, że był deficyt tego nie, rodzaju nie, raczej nie, raczej nie. Myślę, że wiesz, akurat w tym sporcie kibice są bardziej zaangażowani. Dokładnie. To jest show, oni sobie zdają sprawę, a na galach MMA ja często mam wrażenie, że tam są ludzie, którzy nie do końca wiedzą, o co w tym sporcie chodzi, a tylko przyszli się pokazać, tak?
którzy się, wiesz, no nie jarają tym sportem. Takie mam odczucie. Generalnie ja uważam, że w Polsce MMA jest dużo, ale jest mało fanów tego sportu. Ale na pewno coś innego. To nie jest na pewno taka typowa walka. Ja wolę typową walkę, nie? Bo ja na to patrzę, szczerze mówiąc, i mam taki uśmiech na twarzy, ale nie mogę, stary, serio, wyjść z podziwu, jak publiczność reaguje. Reaguje. No, jakby to było 25 tysięcy osób. No bez kitu, nie? Ja też mówię, że wydaje mi się ogólnie, że tutaj po prostu publiczność została wcześniej tak jak poinformowana, żeby po prostu gdzieś tam to wszystko jakoś tak fajnie. A ja myślę, że to są mega fani tego sportu, albo tak, którzy o, czekali bardzo na tak, ten event. Możliwe, też tak. Też tak może być. Zobacz. Dokładnie, no. Też tak może być. Jak najbardziej, ale mówię, ja jednak wolę swoje walki. Ja wiem, jak się czujesz po takim potężnym nokaucie, który zaserwowałeś Wujaszkowi? No, zrobiliśmy robotę, tak? To, co było cały czas trenowane, to po prostu wyszło w walce. No i co, teraz odpoczywamy chwilkę i wracamy do treningów. Na pewno nie spoczywamy na laurach, tylko wracam do treningów, chcę być coraz lepszy i coraz wychodzić do tych pojedynków coraz lepiej przygotowanym i po prostu wygrywać, aż dojść do tego upragnionego pasa, który sobie gdzieś tam wymarzyłem. Słuchajcie, jest z nami Lil Masti. Co powiesz o tym evencie? Szczególnie po tym pojedynku, no chyba tak ekscytujących gimnastycznych ruchów to nie widziałaś tam. Mega ekscytująca gala, naprawdę niesamowite. To, co się tutaj dzieje, to jest wow. Ja cały czas nagrywam story i non-stop jestem zaskoczona. Jeżeli patrzysz na to z punktu widzenia swojego, szczególnie sportu walki i w tym momencie, to co myślisz? Bo te wszystkie uderzenia oczywiście w jakimś stopniu zaaranżowane, wyćwiczone, wytrenowane, no ale sprawności im odmówić nie wolno. Tak, ale gimnastycznie, akrobatycznie to naprawdę wygląda zajebiście. Tak. Te wszystkie skoki, wyskoki, wow! No wiadomo, ciosów tutaj nie ma takich, wiesz, technicznie jakby dobrych, ale to wszystko akrobatyczne, wow! Pełen podziw i szacun. Ja za mocno siedzę w MMA i zbyt rozmawiałem, wiesz, tutaj z Joczokiem, nie? On mówi, że w wieku tam 15 lat siedział i to oglądał. Ja w wieku 15 lat w szkole, w czytelni siedziałem i oglądałem walki MMA, nie? I jakby to jest ta różnica, więc jakby nie dla mnie to jest sport, ale wiesz, ale rozumiem ludzi, którzy się tym jarają, bo to jest, kurczę, taka, no, można usiąść się, pośmiać. To jest taka fajna forma rozrywki. To nie jest sport, to jest bardziej taka rozrywka. I na koniec pytanie, ciekawe jak z niego wybrniesz. Mamet Khalidow kontra Roberto Soldicz. Kto wygrywa ten pojedynek? Nie starczy wam tego. Taśmy. Taśmy, żebym rozłożył tą walkę na czynniki, wiesz. Pierwsze omówił tą walkę, no to wiesz, to jest... To long... musiałem z godziny, tak wiesz, porozmawiać. To long story short. Mamy trzy decyzje. Przed chwilą pojedynek Jody Flash kontra Johnny Storm. Arek, okiem eksperta, gdzie byś mógł umiejscowić ten poziom wrestlingu, który mieliśmy okazję zobaczyć, szczerze? To jest jedna z bardziej niesamowitych rzeczy. Ludzie, którzy oglądają wrestling na co dzień, którzy tym żyją, na pewno by powiedzieli, że no takie mecze to się dzieją za każdym razem, kiedy Johnny i Jody wchodzą do ringu, bo tak jest, bo oni są rewelacyjni. Ale publiczność polska, która jeszcze nie jest tam z tym tak zaznajomiona, myślę, że no, w pewnym momencie po prostu była oszołomiona tym, co się dzieje. Jakby takie szybkie zwroty akcji, niesamowite wygimnastykowanie, akrobatyka. To jest wrestling, który ludzie jakby... po prostu, którego ludzie łakną, które ludzie po prostu połykają i to jest niesamowite. Ja osobiście po tej walce wiem, że bez względu na to, co by się działo, i Johnny i Jody mają miejsce w PTW, bo to też jest na takiej zasadzie, jakby chcemy pokazać ludziom wrestling zróżnicowany, jakby jeden taki właśnie bardziej taki, powiedziałbym, hardkorowy, drugi właśnie bardziej high flying, tutaj techniczny, taki owaki. A to, co oni pokazali, to jest coś, co można by oglądać w nieskończoność. To się tak, nie znudzi. Widziałabyś się w takiej formule kiedyś? Może! To ja się jaram, to jest show, no. Ostatni raz, kiedy rozmawialiśmy po twojej wygranej walce na Hajnik, powiedziałeś, że kolejny przeciwnik chcesz, żeby był mężczyzna. Jak to dzisiaj wygląda? Tak samo. Ja cały czas stoję przy tym, że chcę walczyć z facetem. To powiedz mi, na ile prawda jest, że gdzieś tam pojedynek z Martą Lukiewicz jest na horyzoncie? Z Martą? A z Martą to ja zawsze.
Martą to ja czekam, wiesz, już od ile? Prawie 3 lata zaraz mijają. Mam nadzieję, że w końcu będzie gotowa, no. No to na koniec pytanie, jakbyś mogła sama, jasno, klarownie, komunikat, z którego faceta wyzywasz do pojedynku, to będzie jasne. Oj nie, to będzie niespodzianka. To będzie niespodzianka ode mnie i od federacji, mam nadzieję. Wyzwałeś do pojedynku Bestię, ale wiem, że Bestia się będzie bił ze Krzyśkiem. Tak. Kto w takim razie? Wiesz co, to było tak pod wpływem emocji, nie? Bo to wiesz, jak to... Kurczę, gdzieś tam ucierpiało trochę to moje ego. Ego. Tak, na tym wszystkim. A po tej przegranej z Bestią, ale to, no, tak jak mówię, no, to było takie pasmo nieustannych nieszczęść, a końcówką właśnie była ta przegrana. Teraz wyszedłem w pełni zdrów do pojedynku, byłem w pełni przygotowany, czułem się mega pewnie. Byłem zmotywowany i po prostu wiedziałem, że dzisiaj to jestem ja i to jest mój dzień i to jest mój pojedynek. Zresztą tak samo jak mówiłem u mnie na vlogu, nie? Bo to wszystko się działo przed galą, a później tak jak film, wszyscy się śmieją, że to wygląda jak z filmu po prostu, nie? Żeby to wszystko było reżyserowane, a na końcu jest taka spektakularna sytuacja, nie? A było, przypomnijmy, ciężko, bo przecież zatańczyłeś na tych nogach po ciosie, więc to jest jakby budowanie napięcia, cała piękno walki. Dokładnie, no tak wygląda MMA. Wiesz, ja się tam też troszkę podpaliłem, opuściłem te a wiedziałem, że Wujaszek robi, atakuje z kontry po prostu. No i gdzieś tam przestrzeliłem tą ręką, on znalazł tam tą swoją lukę po prostu, no i mi się sam usadził, nie? Dobra, ale... dobra, krótka piłka, wymarzony przeciwnik na następną walkę, to... Popek. Jednak. Popek, tak. Nie, bo tak, tak mówiłem, troszkę tak mnie poniosło z tym Bestią, bo tak w sumie to nieważne, no. Stało się, jak mi da, kiedyś możemy się jeszcze raz spotkać, ale teraz idziemy do przodu, więc chciałbym się zmierzyć z kimś innym i chciałbym, żeby to był Popek. Popek prawdopodobnie, widziałem, że się wyzywają z Normanem, być może coś będzie. Ale moim zdaniem taka walka to nie ma sensu, no. Za duża różnica wagi. Wagi i ogólnie po co takie walki robić, nie? To jest frikowa federacja, więc niech walczą friki, nie? A że... No wydaje mi się, że nie wiem, no to już jest kwestia włodarzy, czy zasłużyłem na taki pojedynek, czy nie. Słuchajcie, zawsze miałem ochotę to zrobić. Round one. Jedyny dzisiaj wywiad na szczance z Trypsonem. No, szykuje się mocny debiut, ale powiedz, kto jest twoim przeciwnikiem? Stary, nie wiem, co to jest za gość, skąd on się wziął. Wiem, że na niego mówią puncher, jest jakimś trenerem boksu, no ale ewidentnie jest osobą, która szuka poklasku i akrobaty, bo stary, no, to co się dzieje, jak pyszczy, wiesz, pyskuje do wszystkich, obraża. Chce zabłysnąć ewidentnie tutaj na scenie. I co, no, wczoraj na podpisywanie kontraktów uderzył mnie z jenacka. Frajerskie zagranie i teraz znowu chciał mnie gdzieś tam gada, przerywa mi gdzieś tam moją prezentację, mojej osoby na gali i przychodzi taki i próbuje cię, wiesz, prowokować, obrażać, nie wiem za kogo się ma, ale ja takich ludzi nie lubię i chętnie takich wyjaśnię, bo strasznie mi się nerwy zapalają na takich ludzi. I znowu odkładał mikrofon i chciał mnie uderzyć. I w ostatniej chwili zastopowałem go frontem. Złapałem i nie wiem, jakoś odruchowo złapałem suplesa i poleciał do tyłu. Ja się zastanawiałem, czy uda się tak upaść mu, żeby jednak tej szyi nie przetrącić. No bo to jest mocny zapaśniczy rzut. No kurde, był podłączony po tym rzucie. Mirek na pewno będzie bił brawo. No, zapasy Robert Roszkiewicz, Karol Koksu również pomagali, dzięki nim umiem suplesy rzucać. Także dzisiaj tutaj była też w jakimś stopniu ich pomoc. Poleciał ładnie, został podłączony i wyrzuciłem go za ring. Co tu się wydarzyło? Nie wiem. Wiesz, chłopiec krzyczy w twarz, że to nie miejsce dla nas. I poleciała butelka. To się wkurzyłem. Troszkę pamiętacie akcję Conora McGregora, jak rzucał do Timu Diaz? No to my tu znowu, to ja też umiem. Tak, wziąłem co pod ręką, mówię, rzucam. Ja myślałem, że... Jednak każdy taki wczuty z publikiem, mówię, też się wczuje, nie? Tak, ale no. Wlazłbyś tu, jeszcze lada momenty byś wlazł nie, do tego. Nie. Bardziej tak chciałem coś podkręcić dla fazy. Wiecie, jak się wita Meduza? Kimurą. O, właśnie o to chodzi. I wyciągam. Tak. Skoczymy na matę razem, pokulamy się, jasne, prawda? I zrobimy film z tego.
O, chcecie piszcie, czy chcecie film taki vlogowy? Tak jest, fajny. Vlogowy. Zajebiście. A teraz nie u Szuliego jesteś, tylko gdzie? Teraz w Szczecinku. U siebie, na gymie? Tak, Berserker Steam Szczecinek. Okej, okay, Berserkers, pozdrawiamy serdecznie Bagiego, oczywiście króla tak. Berserkersów. Jest z nami Oliwka, a my na gali Primetime Wrestling. 6 pojedynków za nami, 3 do końca, więc już widziałaś, czym to się je, jak wrażenie? No ja jestem zachwycona, porównując gale, które oglądałam gdzieś tam, polskie gale, to nie było czegoś takiego jeszcze wcześniej, więc... Polskie gale MMA. Polskie gale MMA, zgadza się. Takiej gali jeszcze nie było, więc warto oglądać, jeśli będą kolejne edycje. I ja jestem osobiście zachwycona, więc fajne emocje. Złotowa. To jak to jest z tym Pudzianowskim? Miał być Pudzianowski, potem go nie było. Wiesz co, ja już sam nie wiem. Podpisywałem papiery na Mariusza Pudzianowskiego. No jestem tego pewien, więc nie wiem. Wydaje mi się, że Pawłowski i Rzeźniczek po prostu mnie oszukali. I ja się z nimi rozliczę za to. Był incydent, jak byłeś w ringu. Nie wiem, czy dobrze słyszałem, ale wydaje mi się, że wezwałeś do pojedynku Kornika Sowińskiego. No tak, no słuchaj, z tym podrabiancem Budzianowskim, czy jakoś tak, już sam nie wiem, jak ten dzieciak się nazywał, rozprawiłem się raz, dwa, a byłem na tyle w mistrzowskiej formie, że chciałem zawalczyć z jakimś mistrzem. No niestety na trybunach był tylko ten emeryt Kornik, tak, on jest mistrzem KSW, znaczy był mistrzem KSW. A pamiętasz w jakiej kategorii wagowej? Chuj mnie to obchodzi, nie? Ja ci na pewno mniej ode mnie walczy. Biurkowej, w 66. Tak jest. No teraz z tej firikowej organizacji walczy ten AFM Show, czy jakoś tak. No. I czekam na pas, Kornik. Powinieneś mi go teraz zwrócić, bo sędzia odliczył cię do 10. Przegrałeś, no więc czekam na twój pas. Kornik poirytowany wstał. Chciał do ciebie wbiec na ring, ale ostatecznie chyba został usunięty z obiektu. No ja go wyzwałem do walki, nie? Jak on nie potrafi nawet wejść do tego ringu, no to no co ja mam do tego, no? Napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć taki pojedynek Złotowy z Kornikiem. Dobra, słuchaj, pojedynek już jeden był, teraz co najwyżej może być rewanż, jeżeli Kornik ładnie mnie o to poprosi. Widzisz się w takiej formule? Powiem ci, ciekawa przygoda, niesamowite emocje, dzieje się wiele i to jest takie, jak mówiłem, takie małe marzenie moje z dzieciństwa, gdzie oglądałem ten wrestling, że mogę tutaj być i być częścią tego i fajnie, to jest nowa przygoda, nowa adrenalina, chciałbym spróbować i jestem mega pod wrażeniem tej dzisiejszej gali. Przed chwilą oczywiście rozmawialiśmy o Roszkiewiczu, Robercie Roszkiewiczu, trenerze zapasów, który w tym flow się mocno czuje, bo w Stanach przecież generalnie wrestling baby, tak jak on tu mówi. Boxing wrestling baby. Oczywiście, ale gdzieś widzę tu Mirka też, no on by myślał, że musiał się tu pojawić. No Mirek by powiedział, niezła gala, łaaa! No i tyle. No to tym akcentem do Mirka na koniec. Mirek, pozdrawiamy cię. Pozdrawiamy trenera Mirka, W tym odcinku niestety to już wszystko. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Buziaki. Za moimi plecami już 9. ostatni pojedynek main event gali Primetime Wrestling. Mieliśmy okazję dzisiaj zobaczyć pełno emocji, gimnastyki, akrobatyki, ale przede wszystkim gorący doping publiczności. Mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się na kolejnym evencie. Pozdrawiam.